Kolejny odcinek Uroki od Gigo, baby! No i ja was witam, moi drodzy, dzisiaj jak zwykle po raz kolejny zapraszam was do gry Super Mario RPG. I dzisiaj ja was witam w Nimbus Land, czyli świecie w chmurach. Naszym zadaniem będzie udać się do Nimbus Castle, aby uratować rodziców Maloa. I w związku z tym będziemy musieli dzisiaj zawalczyć z Queen Valentiną oraz jej indykiem Dodo. Ale nie będzie to łatwa podróż, ponieważ jest bardzo dużo korytarzy z niebezpiecznymi wrogami. Tak więc jak nam dzisiaj poszło i jak zakończyła się historia Maloa? Wiecie się oglądając ten materiał do samego końca. No i jak zwykle, zanim zaczniemy, ty drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych fajnych materiałów Super Mario RPG, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. I jeżeli wam się seria podoba, to zostawcie bardzo dużo łapek w górę, to mi bardzo pomaga, a tu niżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag chmury dla zasięgu. No i ja, jak zwykle, dzisiaj wam życzę miłego dnia oraz miłego oglądania. No dobrze, to wróciliśmy sobie do gry i teraz jestem u pana szklepikarza i możemy sobie kupić jak zwykle jakieś nowe rzeczy. Wydaje mi się, że wszystkiego mamy jak zwykle po troszku. Mega Glove, ok, Sticky Glove, Hand Cannon, czyli znowu kupimy sobie kolejne upgrade'y dla naszej każdej praktycznie postaci, chyba oprócz Bowsera, tak. Niestety lub stety. Hand Cannon, dobra. Od razu ekwipujemy i Warfan. Od razu, wszystko mamy z bani. Dziękuję ślicznie, a coś tutaj z ciuszków? No niby mógłbym kupić Fluffy Pants, ale dla Maloa, bo dla Peach będziemy później mieli tego Lazy Shield, czy jak to tam się nazywało. Więc nie będę nic dla niej brał, jak na razie. O, no to było za proste, to było za proste, kurde. Dobra, to idziemy sobie dalej. I właśnie, zaraz, czy ja już to mogę zrobić? Czy mogę to zdobyć? To jakoś tu jest. Czy to dopiero po tym, jak rozwiążę wszystkie problemy z miastem? Nie? Jakoś tu mogę po niewidzialnej platformie przeskoczyć. Dobra, czyli będę mógł to później dopiero zrobić. Więc naszym zadaniem teraz jest przedostać się do tego Pałacu Królewskiego. Ja nie wiem, jak to tutaj zrobić. Tu mamy hotel. Siema. Okej. 30 za noc. Nie, podziękuję ci. Ja nie potrzebuję akurat. Zapiszemy sobie grę, bo niestety mi się autosave wczytał przed gadaniem tutaj. Peach potrzebuje HP. Dobra, to sobie HP Rain od razu użyjmy. Na niej. Tam dwa flare pointsy sobie poszły. I tyle? Chyba tyle. Coś tutaj jest? Nie. To gdzie jest reszta miasta? A reszta jest tutaj. Dobra. To tędy mam przychodzić. What the fuck? Ej, to jest małe miasto. To jest wszystko? Siema? Gero's House? Jestem... A, Garo. Garo's House. Okej, okay, robi dużo statuetek. Okej. Okay. Tylko teraz przyjmujesz zamówienia dla Valentiny, właśnie. O! Samo to mi się... Ja nie podchodziłem. Ej, patrz, to ja. To jest King Nimbus, kiedy był młodym chłopaczkiem. Eho? A kim ty jesteś? What the fuck? Dopiero teraz ogarnął pewnie chłop. Mam na imię Mallow, a to jest mój przyjaciel Mario. Mallow, a więc to ty jesteś? To tak długo cię nie widziałem. O, pewnie zostałeś takim małym, słodkim księciem. What the fuck? Jest tak, tak, jesteś książę. Jakie zdziwienie on tutaj robi. O, czy teraz będzie jakieś głupie wyjaśnienie? A tak, że go przyjęły kijanki, że ten mistrz go wziął. O, god damn it. Już? Jeszcze. Ja, od kiedy Mario potrafi takie rzeczy robić? A, teraz rozumiem. Zostałeś wychowany przez, no, tego Frog Sage'a. Przez po prostu klan tych kijanek. Okej, naprawdę ty jesteś Prince Mallow. Jesteś książę Mallow. Mario, zobacz, jestem książę, księciem. Boże, nie chcę, wiecie, że z kościoła katolickiego nie chcę tak powiedzieć, że to jest książę, że to jest ksiądz, o. Dobra, wiem, że Valentina coś tutaj szykowała, że ona tu kłamie, tylko nie wiemy co. Okej, czyli w tym wypadku książę nie jest prawdziwy, tamten ten indyk, co pamiętacie, jest tam w zamku. Dobra, musimy wejść jakoś do zamku i uratować matkę i ojca Maloa. Tylko w jaki sposób? Co? Ej, kim ty jesteś? Nie możesz to sobie tak chodzić. Czy on podbiegł tam do straży? What the fuck? No cóż, Malu, musimy coś innego wymyślić. Czy my ten przefarbujemy się na złoto z Malołem i... Znaczy, Malo tu już jest, ma pomnik swój jakby, ale Mario będzie złoty i przepchniemy nas? Czy jesteś gotowy? Chyba tak! Nic tutaj chyba nie będzie.
no bierze złotą farbkę i nas to pomaluje. What the hell? O. No i mamy to. Proszę bardzo. Ej, nie ruszaj się. Będziesz statuą przez jakiś czas, okej? Okay? Ej, dobre. Dobra, czyli idziemy. What the fuck, jak on niesie to? Valentina i Mario. No okej. Okay. Przeprowadzę ostatnie zamówienie Valentiny. Możesz wyjść. A, kto tam wchodzi? A ona nie wygląda jak Valentina, właśnie, no Mario nie wygląda. Ej, nie gilgocz mnie. Nie. A, bo to jest nephew. No, jak na polskiej, nephew. Brat, cioteczny, siostrzeniec, o. Jesus Christ. Czasem jak dostanę tak przed ryj po prostu jakieś arcyproste słowo po angielsku, to nagle takiego laga mózgu dostaję. Nimbus Castle. Okej. Okay. Było blisko, dobra. Nie ma takiej osoby jak Mariotta. A, bo my jesteśmy jako Mariotta. To ona się tam śmieje? Tak, to jest ona. To jest mój kochany, o. Tylko ty potrafisz zrobić coś tak wspaniałego. Dobra. Aha. Stój. Co to jest za brzydkie coś? What the fuck, ej. To jest moje ostatnie arcydzieło. Stworzyłem to dla ciebie, jest napisane w poszukiwaniu zaginionego brata? What the hell? Ten wąs. Okej. Okay. I te bokobrody. What the hell? I te nogi są silne. Boże, nie, dobra, bo to już w złą stronę idzie. Halo, kolego. Okej. Okay. To jest spektakularne. Garo, tylko ty byś potrafił to zrobić. Oj. Dobra, idźmy już, chodźmy stąd, bo to już się robi cringe'owe i to mocno. Tylko zaraz, czy... Spektakularne! Dodo! What the hell? Dodo? Czy on się nazywa Dodo? Dodo, no to jest ten indykt, indoor, nie wiem. Jak to Stepony? Co? O co tu chodzi? Kto nas teraz zaprowadzi? Ty nas zaprowadzisz? Czemu ty dziobiesz... What the fuck? Czemu on dziobie to? Oho! Nie podoba mi się to. Czy ty będziesz nas dziobał i my musimy w odpowiednim momencie skoczyć albo coś? Nie podoba mi się to. Naprawdę. Co tam się dzieje? W tle ciągle słyszę jakiś śmiech. To jest dźwięk chyba muzyki po prostu. Element muzyki. Ja mogę się ruszać? A mogę! To idziemy chyba? Czy nie? O, zapiszmy sobie oczywiście. Nimbus Land, Nimbus Castle, Peach. O, Peach ma full HP. A, no tak, bo przecież użyłem full HP na niej. Dodo! O! Czy ułożyłeś dobrze te statuły? A teraz je wypoleruj. Źle. Dobra, wracamy na miejsce. On pewnie będzie skakał czy coś. No, oczywiście, że tak. Dodo jest w złym nastroju. Okej. Okay. No, skacz, żeby nie zostać trafionym. Okej. Okay. Uwaga, bo on idzie. Czy to jest coś rytmicznego? Pod rytm? Tu. To jest rytmiczne, ewidentnie. Tu. A ty tego w ogóle nie zauważyłeś, chłopie? Właśnie. O, ale zaryzykowałem. Okej. Tu. O Jezu! Udało się czy nie? Czy ty zauważyłeś, jak statua się rusza? Nie! No przecież ty nie zauważyłeś do tej pory, co jest? Jak? Czy on jeszcze raz tu przychodzi? Czy ja przegrałem? Ja serio to przegrałem, muszę jeszcze raz, chyba. Albo to jest runda, druga.
To szczerze wolałbym zawalczyć z nim chyba. Okej. Dum. No to tu idealnie jest. I? Udało się czy nie w końcu? No nareszcie. Okej, czyli coś jednak źle zrobiłem podczas tamtej sekwencji. What the hell? O, pióro. A to na co mi to pióro jego? I don't fucking know. Ej, mam 999 monet idealnie. Co? Oho. Oho. Jestem zmęczony, jestem odwodniona czy tam coś. O, strasz idzie, fuck. Nie znoszę być żołnierzem, okej, strażnikiem. Valentina daje nam tylko najtrudniejsze polecenia. Ale to chyba jest lepsze od pracy tego dodo całego. A, musi polerować wszystkie posągi każdego dnia. Źle, będziemy walczyć chyba. Będziemy walczyć i po farbce. Tak. O, czy statuły się ruszają? Nie, statuły się nie ruszają. To wyjaśni to. To jest jedna z tych najnowszych technik realizacji. What? Poszliście? Okej. To mam tędy iść, czy jak? O, ja nie wiem gdzie. Dobra, idźmy najpierw tu, może faktycznie. Tylko, że... A no właśnie, już w Shy Guy'a wpadłem. Dobra, pierwsza walka dnia, nareszcie. Gino, Bowser i Mario. Kto może tu być najpotężniejszy? Jawful. O, źle zrobiłem chyba coś. O kurde, bo mam nowe bronie, fuck. Fuck, ja nie mogę się wstrzelić dobrze, bo mam nowe bronie. Mega recover? Ale wy sobie z... Aha, can't block, dobra. Wy sobie przecież full HP całe bierzecie, co? Okej, ładnie, 229. Oj, złe są te bronie nowe. Mega recover, dobra. O, ładnie, ładnie, ładnie. Cyk, 136, dobra. Tu trafiłem 60 tylko? Słabo. Ja chyba troszeczkę pozmieniam tutaj zespół, może co? Gino na 17, bo... O, Gino Flash! Build power, the beam hits all foes! Dajmy może to? Dobra, pozmieniajmy trochę w zespole może. Bowser, ty byłeś zawsze na środku, a Peach za Gino? Może? Peach healerka. Niech Peach jako healerka dalej będzie. Co tutaj będzie? Co jest, kolego? Oho. Dobra, musi być tutaj, what the... Dobra! Omijamy chłopów. Oho, nic więcej tu nie będzie. Wpadłem od razu w nich, fuck! Kurde, ja nie mogę trafić z tych pięści. Bowser jeszcze okej. Ale mało coś bije, Jezu! Okej, Ojojoj. Kurde, jeżeli chodzi o atak, to Gino mógłby w takim razie wrócić. Źle jest. Tu idealnie jako Bowser, bo mam tą samą broń, to jestem w miarę nauczony, ale... Mario? Kurde, miałem wrażenie, jakbyś miał wcześniej dobrą broń. 16 level, dobra, to też jest spoko. Lecimy sobie w HP, mimo że sobie dobrze Bowser radzi. Ej, naprawdę ja... Masher, kurde, ten Masher był... Był dobry. Dobra, no idziemy dalej. Tu już nic nie ma. Nie przejdę tędy. Tu jest duży Yoshi. Nie wiem, czy przejdę. Czy ja... Tutaj te flower taby? Nie. Mam 73. Ja tak zyskuję? Dobra. Co tam? Ej, tam była dziura? Mogę... Oho. O, jak ładnie! Dobra, duży kupa trupa. Boże, ja mówię ciągle Yoshi. Duży kupa trupa padł. Aha, miss, super. A jeżeli chodzi o bicie, to...
Daisy, to ty tak... Ty tak strasznie słabo, powiem. Mogłem tego drugiego walnąć. Dobra, Mario jak dobrze wceluje, to dobrze bije. Nice. Nice, nice, nice. Kurde, no nie wiem, czy Peach jako healerka, czy Gino może jednak faktycznie... Może Gino, bo Gino chociaż coś tam bił. Peach to może po jakiegoś boss fighta. Dobra, pokonajmy jeszcze tego chłopa? What the... Okej, okay, wy jesteście więzieni tutaj, ale tu chyba nie ma taty i taty i mamy tego, Maloa. Byłem tutaj strażnikiem. Dobra, dopóki Valentina nie zabrała wszystkich moich kluczy i dała swoim tam przydupasom. O! Ty masz klucze? Dobra. Castle K1, dobra, super, super. Flower Jar, ej, ej, ej! Tu warto tu z nimi porozmawiać. Patrzcie, 76 nagle mamy. Okej, okay, czy wiesz, że tutaj są gorące źródła? Nie, nie wiem. Okej, okay, są z Barrel Volcano. Dobra, z wulkanu. Wulkan to chyba będzie kolejna nasza lokacja, tak w ogóle. Valentina ma duże jajo w środkowym pokoju. Okej. Okay. No i znowu te Hot Springsy. Dobra, zapiszmy sobie oczywiście grę. Why not? Mimo, że mam autosave'a, tak? Ale zawsze to się przyda. 17 level. Czy chcę z tobą... What? Aha. Okej, okay, to jak tylko po to, to spoko. Dobra, ominąć, 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 ominąć. Ominąć, ominąć. Co tutaj mamy? O, nawet nie miałem czasu reakcji. Big Trupa Special Enemy. Kurde. No to jedziemy, Gino. Gino Flash. Boże, 16! What the fuck? Ile ty masz tutaj tych ataków różnych? No dobra, Mario. Mhm. Idealnie, idealnie. Okej, 129. Niby mógłbym najpierw się tamtego... O, fuck. Muszę jak najszybciej chłopa tu rozwalić. Super jump? Nie wiem, czy mi się uda. Nie, to było... Nie umiem powiedzieć, co to było. 2177 trafiłem mu. Prawie jak Cyberpunk. What the fuck was that? Idziemy chyba w HP dalej u niej. Tak, bo Peach jako healerka. What the fuck was that? Czy... Oh, chciałem zobaczyć, czy będzie skrzynka na skrzynce. No nie, no ten super jump jako Mario. To jest coś dziwnego. To jest powalone. What the fuck? Oho, 105, dobra. Dobra, to już będzie łatwiutkie. Zaraz będę też powoli ogarniał te nasze bronie tutaj, tak? W którym momencie celować i tak dalej, i tak dalej. Malu, okej. Okay. To jest trochę przykre, że gramy... Znaczy, nie gramy nim w tym królestwie. No i idziemy w to HP. Jest flower, kurde. Gdzie my jest... Czemu to nagle ten blokuje? Co? O. Ujojojoj. No dobra. Kurde, ja nie umiem jako Gino atakować. W ogóle, coś... Can't block, ała. Coś nie mogę. Kurde, no mogliby inni też oberwać. Jak mi pyknął jeden? No czemu, ej, czemu nie mogę tak walić, żeby wszyscy obrywali? Kurde, za wcześnie klikam jako Gino. Nie wiem, przyzwyczajony jestem po tamtym ruchu. Dobra, 100. 282, widzieliście jak ładnie. Dobra, nieważne. Puśćmy to w niepamięć. Tak, 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 tak. Lubię, lubię, lubię. Na samym środku. Haha. Dwa razy więcej coinów to jest zawsze coś. Patrzcie, 86, no kurde, to jest już prawie... Jakiś item, a tam wiatrak mnie popchnął. Dobra, tego healera trzeba najpierw rozwalić.
Okej, okay, tutaj muszę w momencie, jak ten łokcia bierze do góry, to wtedy klikać. Okej, okay, dobra. Tu nic więcej nie będzie chyba, nie. To gdzie my jesteśmy teraz? Tu? Ale ja bym chciał jeszcze wrócić, przepraszam. Aha. Tu jestem. Dobra. No nie, chcę jeszcze raz. Naprawdę chcę jeszcze raz. To i tak tutaj nie mam co z tym chłopem zawalczyć. Jeszcze raz, no ewidentnie musi być. Chcę to zobaczyć. Bo to Hidden Treasure to i tak będę musiał wszystkie w grze zebrać. Dobra, nie chce mi się jednak. Dobra, jak będziemy zbierać te Hidden Treasure, to zrobimy. Chcę z tobą jeszcze zawalczyć. O, jeden. Cyk. Wow. To była walka. 8 expa i 0 coinów, ty nic nie miałeś, chłopie. Trochę słabo. Czyli co, tędy mam iść? Nie, ja się wydostałem. Mam tylko nadzieję, że wrogowie mi się tutaj nie zrespią. Dobra, to tam nic. Czyli tylko ten środkowy korytarz, tak? To muszę tu iść. O karamba. Tu. No i tu, i to jest środkowe pomieszczenie. O, what the fuck? Ale to jest 100%, to ja zatrzymuję sobie, chyba. Defense. Dobra, idealnie, 202, padł. Ej, dobrze. Dobrze! Jakie mam dobry zespół tutaj! Ej, myślałem, że Mario będzie trochę więcej bił, a kurde, nie zdążyłem, a Mario nie bije jednak. Dobra, 225. Źle. Obudził się chłop. No. Fuck, źle kliknąłem. Znowu, teraz się dałem nabrać. Nice. A tamten to będzie chyba healował. Pyknął mi jeden i tyle. 151. Dobra, mamy to. Idziemy sobie dalej już do tego pomieszczenia. Nie chcę mi Już myślałem, że klucza nie mam czy coś. O, to jest to jajo, o którym mówili. Larida. Duże jajuszko. O, co stąd będzie? Co stąd wyjdzie? Czy to jest Zeldy z Link's Awakening jajo? Nie otworzy się, jest zamknięte, no. Co za znaki zapytania z tym hahaha? Jestem samotna, chcesz się ze mną zabawić? Dziękuję, what the fuck? Shelly. 226, dobra. 200, bardzo ładnie. A debil w sumie jestem, bo mogłem tego, Gino Boosta dać na Mario. A, nie kliknąłem. Gino Boost na Mario. No i mamy to, attack up, okej, to się przyda, defense up, to też jest ważne. Birdo, to jest ten żeński odpowiednik Yoshiego. A ona jest zła? Jestem Birdo. What the hell? ...477, what the fuck? O, 90, kurde. Ale to jest OP. Te skoki moje są OP. Ranisz mnie, czy to jest koniec? A nie, moja tura. On to nie trafi. Dobra, nigdy się nie poddam. Jestem zbyt słodka. What, to koniec? Przecież to dwie tury potrwało, taka walka bezpośrednio z nią. Ale nie wierzę w to. Nie no, level up. Gino ma level 18, dobra, nice, bo ty masz tego X-boosta. W co możemy iść? W atak? No dobra, tym razem w atak pójdźmy. A mi się tu wbija, och. Dobra. Ej, klucz dała, Castle Key 2. No tak, bo przecież tam było Castle Key 1. Nie zapominaj o mnie. Oho. Ja mogę z tego zawalczyć? Nie. Okej. Okay. Are you fucking kidding me? Spadłem tu na dół. To jeszcze raz. Czyli muszę od razu z tym wirniczkiem zawalczyć sobie. Dawaj. Stań do walki. 4, what the fuck?
Dobra, 120 nice. Ale przewaliłem! A Gino z Bowserem, jaki mają atak? To mnie ciekawi. Dobra, to zawalczmy, ja chcę od razu zawalczyć, kurde. Jak mam taką możliwość... Trochę tego expa podniesiemy. Dobra, on wstaje. Okej, okay. O, ładnie, no nareszcie, o to mi chodziło. Żeby inni też obrywali, o to tutaj chodzi, kurde. Dobra, Shy Guy coś... Nie, Scarecrow Bell jakiś. Czy to ja zasnę, czy coś? A resistance mam na to. Au. Trochę zabolało. Kolego, nie ze mną te numery. Cyk. Dobra, 99 padł i ten ostatni Shy Guy szybciutko. Singai to jest chyba. Singai, dobrze? Śpiewający koleś? Szybko padnie, dobra, coinów patrzcie, 48. Okej, 23 expa zawsze, później tam razy 2 dla Gino. Co my tu mamy? To też jest zamknięte. Mario! Co tam malą? To jest notka, przeczytaj ją. No właśnie chciałem notkę przeczytać. O co ci chodzi? King, król Nimbus odpoczywa w łóżku. Nie ma tego. Absolutnie nie przeszkadza się tak w wielkim skrócie. Okej, to znaczy, że tu moja mama i tata są. No ale nie wyjdziesz, bo nie masz klucza. A my nie mamy chyba trzeciego klucza. Bowser! Dajesz Bowser, wyważ drzwi! Dawaj! Dajemy. A, mamy się odsunąć. No dobra, dajesz. I... Co? A, dobra, że jeżeli jego ojciec jest faktycznie na łożu śmierci, że tak powiem, to nie ma co robić takiego dużego hałasu. No to w takim razie powinniśmy znaleźć Valentinę, a ty nie płacz. What the fuck? Bowser, nie pokazuj takich emocji. Okej, okay, nigdy nie mów do lidera Bowser's Minions. What the fuck? Oho, Gardener idzie sobie. Yo? Queen Valentina? Ty sobie tak idziesz? Otwierasz drzwi za sobą? Okej. Okay. Oho, jeszcze duży kupa będzie, dobra. Big kupa trupa, big trupa, sorry. Ja to łatwo ich rozwalimy tutaj, każdy po jednym razie. Cyk, 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 szybko. Fuck, źle kliknę, no to jednak nie. Chociaż... Ach, kurde, nie pokonałem ich tak od razu. Dobra, 199. Jaki w ogóle oni mają atak? To mnie ciekawi. Dobra, mamy to. Udało się, 32 i 2... O, Mario, nareszcie Mario ma level upa. 10 HP więcej, Ultra Fireball, Fire at anyone. To mi się podobie. Ja bym poszedł dalej w atak mimo wszystko, bo HP to my mamy bardzo dobre. Oho, jest ona. Królowo Valentino. To kreatura Mario, który pokonał Smilaxa i jest tutaj. Mario, jak wygląda Mario? Ma taki krzaczasty wąs, długie bokobrody i tak dalej. Sideburns, to jest chyba bokobrody, tak? Okej. Okay. Mam wrażenie, że widziałem wcześniej Mario, oho. O to ci chodzi. Nie, no tak, bo Mario ma takie boczki tutaj, tutaj, tak wiecie, przy uchu. Okej, okay, to jest ta statua, co Garo przyniósł. Co teraz zrobimy, Valentino? No, na pewno nie będziemy ciebie słuchać i twoich głupich krzyków. Nie będę się tym przejmować, bez klucza król nigdzie nie pójdzie. No dobra, to w sumie się wybronicie. Aż mnie denerwuje ten śmiech taki jakby w tle. Oho, Dodo. Co ten Dodo robi? No, i co? Powiedziałem zamknij się. Aha, what the? To nie jest statua, to jest Mario. Valentina, oddaj teraz klucz. To malo, ajajaj. Ty debilu. Ale to jest niegrzeczne. Kim wy jesteście w ogóle? Kim ty jesteś? Jestem prawdziwym książę. Okej. Jak ty możesz słuchać prywatnych konwersacji? Prywatnych? Słychać ciebie od 10 mil. No, czy tam, nie wiem, iluś tam kilometrów. Po prostu sobie pójdę. Nara, frajerzy, what the fuck? Valentina po prostu sobie uciekła. Czy wy sobie uciekli? Chyba, że z Dodo zawalczymy teraz. Dawaj, Dodo! A, też ucieka. Okej. Okay. No to...
Czyli co, uciekają sobie po prostu o tak? What the hell? Zdziwiony, o, jestem. Mamy save'a. No to zapiszmy sobie. Pff, nie rozumiem tego. No kurde, nie dało rady przejść inaczej. Okej, okay, Bluebird. Cyk. 318. Nie no i tak na razie... Przecież kliknąłem, co jest? Na razie top of the top to jest kurde ten... 2177 aż ataku. Ja coś mam wrażenie, że nie mogę coś w różnych momentach dobrze trafić, bo widzicie, że nie mam obszarowego ataku. 49, ała! Dobra, tym razem się wybroniłem. Do walki sobie Gino jeszcze wyleczę. Do walki z Valentiną. Nice. No to dobra, mamy to 77 flyer pointsów aż mam. What? O, dobra, najpierw odsuńmy się. HP Rain i Gino. No, prawie full, niechaj będzie. O, coś tu jest. O! Czy ja właśnie Dodo rozwaliłem? Czy chcecie mi powiedzieć, że ja Dodo tak rozwaliłem po prostu se... What the fuck? Czemu? Czy to jakaś iluzja, czy serio to... Co, o co? Ile my jeszcze spadamy? What? A my tu wróciliśmy. Aha, bo to są te hot springs. Czyli tam dalej będziemy musieli iść. What? To było tu chyba. Wracamy do... A, dobra, ona też tędy uciekła. I teraz wraca do pacu. Ona chce z nami kółka robić? Okej, okay, czy król się lepiej czuje? Jakiego żona? Stara królowa. A Malou? Wiecie co, wiecie co? Not only that, but... I więcej? A, żeby po prostu przegadała, no to tak. Nie da się jej spokoju, zatrzymacie ją. Tak, trzymajcie ją, ja chcę ją zaraz tu pokonać. Zamknijcie się wy wszyscy. What the fuck? Mam lepsze rzeczy do roboty niż słuchać waszych dziwnych i głupich opinii. Mhm. Okej. Okay. Właśnie, przez ten cały czas jak słuchałem waszych opinii, to Mario zdołał mnie znaleźć. Dodo. Ja pokonałem tego Dodo. Dodo, słyszysz mnie? Potrzebuję tu pomocy. No i co? I nie ma Dodo, kurde. No to walka, lecimy, kurde. Czemu ona jest? To jest bumerang? Mam wrażenie, że to jest bumerang. Dodo, chodź tutaj. Przecież ja cię pokonałem. Co jest? What the fuck? Co to? Zaraz, ja będę walczył Bowser kontra Dodo? Okej, okay, Crusher. Nie no, będę chyba normalnych ataków używać. No słuchaj, 145. Can't block, okej. Okay. A co to oznacza? Aha, zablokowałeś mi te możliwość flyer pointsów, dobra. I znowu. A ty nic nie robisz, chłopie. What? Ja to tyle? W 3 razy? Ja już ucieka. A my wrócimy, czy nie? What the hell? A tu coś, właśnie, coś się dzieje. Ej, zaraz. 49, no dobra. Aż kusi mnie Ultra Fireballa przetestować. Ale to, to wtedy jest na wszystkich wrogów, czyli w sumie Fire at everyone, czyli jakbym miał tu więcej wrogów. No dobra, super jumpa robimy. What the fuck? Gino Boost na Mario. Mamy to. Kurde. Ale będzie dobrze. Ale będzie bardzo dobrze. O, mi z plaskacza walnęła. A ty jeszcze raz dostaniesz. Kurde. No ale dobra, to tak czy siak mnisko kufa. Patrzcie, ile ona uberwała. Co jest? To jest przecież boss. Dodo, jak ty mogłeś szybko przegrać? Czy wy już uciekacie, czy jak? Nie, no nie gadajcie, że łącznie w 5 tur. A nie, wracają tu. Okej. Okay. Gino Flash. Lecimy.
Perfekt. Wow! Co to jest za atak? Mega dużo jakoś nie poszło na nich. Ten ma dalej zablokowany. Mam wrażenie, że chyba najlepiej od razu na Valentina tutaj atakować. Dobra, nie mogę tego zablokować niestety. Okej, Gino trochę oberwał. Ultra Fireball! Nice! Ile tu... Wow! Weakness on miał! No przecież to jest indyk, no tak, no... No tak! Gino... Blast! Może to tym razem. O, nie trafiłem. No dobra, dobra, za słabo. Dobra, to już będzie koniec walki, kurde. Będzie szybciutki pojedynek. A, Gino się ten... No niestety, nie dał rady. 486, no kiedy ty się poddasz w końcu? Ty już? What? Show się skończyło. No, uciekamy stąd. A czyli, jakby nie patrzeć, was nie pokonałem. Może jeszcze wrócicie tutaj. Okej, zabiera swoją tą Valentinę. Dobra. Ej, kurde, ładnie poszło. 200 coinów, proszę, jakiś... szkoda, że nie było razy dwa. No dobra. Pojedynek zakończony, udanie. A dawajcie klucz, właśnie. Oczywiście, że klucz spadł, dobra. Dobrze, że pamiętałem o tym kluczu. Czyli co, bierzemy klucz i idziemy uwolnić ich tam, w zamku. Nice, mamy to. A ten jak już pobiegł, co nie? Chodźmy. Ej, co jest? Proszę, kastenka, czemu wypłaczać? O Jezu, pewnie to są łzy wzruszenia czy coś w ten deseń, tak? No, dobrze, wzięliśmy parasolkę Peach. Pożyczyliśmy tak właściwie. Dobrze. Ucieszony chłop. Yahoo! Ej, spoko to było. Spoko scenariusz na tą mapkę akurat. Mamo, tato, poznajcie Mario. Okej, i resztę moich współtowarzyszy tutaj, okej. Jestem ojcem Malowa, jestem król Nimbus. Witajcie. Dziękuję za to, że zajęliście się moim synem. Pozwólcie, że przedstawię wam wszystkich. To jest księżniczka Peach z Mushroom Kingdom. A, słyszałem dużo o tobie i czy mogę autograf? Nie bądź taki głupi, nie embarasuj się. Okej, nieważne. A kim jest ten gentleman? To jest Mario, on mi pomagał od samego początku. Ten Mario, skaczący Mario, autograf poproszę. Okej, to już starczy tego, stary. Czy mógłbym skoczyć? Dobra, skoczmy. Joj, jaki skok fenomenalny zrobiłeś, Mario. What the fuck, tak dla nich. O, fantastycznie, a to jest Bowser, to jest lider minionków Bowsera. A, kolejna znana osoba. Muszę jeszcze twój autograf. A nawet chociaż nie jakiś ten, jakaś kreseczka, cokolwiek. A tu jest Gino, który, no, wyłonił się z gwiazd. Tak jak mówiłem wcześniej. A, słyszałem historię o drodze gwiezdnej. Okej. Okay. A, no teraz. Ale ten jego stary jest głupkowaty. Mówiąc o gwiazdach, okej, okay, jedna z nich spadła do wulkanu. O, czyli tu nie będzie. Okej, okay. Nie będzie szóstej gwiazdy. Car Dragon. Będziemy musieli jakiegoś smoka tam chyba pokonać. Kiedy byłem młody... Okej, okay, znalazłem Cinder Toad? Znajdź Cinder Toad, co? A, do gorących źródeł musimy się dostać. Czyli musimy iść do gorących źródeł, a później dzięki temu dostaniemy się do wulkanu. Dobra. Co on zrobił? Jak on podskoczył dziwnie. Ale pewnie nie wrócimy, dopóki nie znajdziemy gwiazdy. Czy coś tutaj jeszcze jest? A, to jest ta droga. Dobra. No to nice, to mamy już kolejny cel, moi drodzy. O, wszystkie tutaj te pomniki zostały zmienione. Ależ urósł, książę, what the fuck. Czy coś tutaj jeszcze będzie? O, ptaszki i inne takie wróciły. Właśnie tu nas ostatecznie nie było. Yo. Cieszę się, że mogę tutaj służyć królowi, okej. Dobra, czy coś tutaj... no nie wiem, że są gorące źródła. A ty coś powiesz? A, król mi dał kolejną robotę jako ochrona. O,
Książę Marow. Dziękuję, dobra. To byłeś ty, który nas uratował, co? Spoko, książę. Co jest? Co za długi dialog? Weź to ten... Flower John? Co wy gadacie? Co jest? Takie głupie pogawędki dostałem? Ej, to ja nie wiem, czy jeszcze nie pochodzisz tutaj nie pogadać. Wyglądasz wspaniale dzisiaj, książę. Dobra, dobra, dobra. A tutaj może podskoczę. Ajajaj, kurde, no miałem okazję. Coś tutaj? Coś tutaj, coś... Gdzie się jeszcze? Ja jestem łasy na itemki. Oj, strasznie łasy jestem. Cyk, 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 cyk. Co się stało z Valentiną? Nic już chyba tu nie będzie. No dobra, to raczej będziemy stąd już chyba wychodzić. Mam nadzieję, że to jest dobra droga. To jest chyba dobra droga. Tak, to jest dobra droga. Tak, cieszymy się, że cię widzimy. W ogóle wszystkie statuje zostały podmienione z powrotem. Ale tu jest i tak mimo wszystko duży pałac. Znaczy, nie pogubiłem się w nim, ale no długa droga jest. Dobra, sprawdźmy, czy w końcu możemy tutaj... I o, jest niewidzialna droga. To jest on. Bizo, to jest ten gardener cały. Ale to co on ma mi dać? Mamy z nim zawalczyć, czy... konewkę teraz odbieramy od niego. Wszystko jasne, to po to ja tu miałem przyjść. Ja ciągle myślałem, że tylko nasionko i to tyle. Ale widzicie, ogarnąłem. Dobrze, że wcześniej ogarnąłem, że tutaj mamy pójść. Czyli na ten moment nie pójdziemy jeszcze do Hot Springsów, tylko powinniśmy sobie wrócić w takim razie do Rostam? Rostam, tak. I tutaj powinniśmy iść do tego gardenera, bo już chyba wszystko mamy. Mamy nasionko, mamy konewkę. Jestem ciekaw, czy już dostaniemy to nareszcie. Tu. Okej, tak. Już z tobą o tym rozmawiałem. No, masz to nasionko. Ej, on sam gada tak szybko. Co jest? Ja nie skipuję tego. Patrzcie, ja tu mam padał. Co jest? Okej. Dobra. To jak ty tak szybko gadasz, to... To ja nie chcę cię słuchać. Mario się zmęczył, a jeszcze nie skończył. Czy dam ci nasionko? Dam ci nasionko. Proszę cię bardzo. Jezus, chłopie, ty jaki ty jesteś stary, jak ty szybko gadasz. On chce jeszcze konewkę, dobra. Mario, zaraz ty tutaj do łóżka trafisz, pójdziesz spać. What the fuck? Tak, dajemy ci. Dobra, zasadzę nasionko, teraz podlejemy, nic się nie stało. Aha, typowe. Wow! To jest niesamowite! Nie, chłopie. Shut the fuck up! Please! Przestań gadać. Dobra. Już. Dziękuję. Lecimy na górę. Lecimy, moi drodzy, na górę. Tak, przez ten komin. I w chmury chyba. Tak, w chmury. I mamy to. Lazy Shell, nie Shield, Boże. I Lazy Shell. Jedno z nich to jest tarcza, a drugie z nich to jest item do bicia. I teraz tak, przeczytałem sobie o tym, bo chciałem sobie po prostu przeczytać. Więc jak użyję Lazy Shella, to atak może być trochę słabszy lub trochę mocniejszy. Widzicie tutaj, bazowy atak wzrasta nam aż o 30, to jest bardzo dużo, ale mogą być czasem ataki, które będą troszkę słabsze, ale będą też ataki, które będą najmocniejsze w grze. Połączenie Super Suit i Lazy Shella i nie wiem, czy nie atak Scarfa. To jest chyba najlepszy build, najmocniejszy build, po prostu w grze. A Lazy Shell jako ciuszek dajemy Peach. I ona będzie miała speed 0. Ja nie wiem, czy ja będę mógł w ogóle się ruszać nią podczas gry. Atak fenomenalnie spadnie, ale patrzcie na ten defense. Czy wy widzicie ten defense? Ona będzie nam ratowała tyłek. Ja nie potrzebuję grać Peach, żeby ona mi tu parasolku biła po 5 damage'a kogoś. Ja potrzebuję ją w krytycznych momentach, żeby ratowała wszystkich dookoła. I chyba tak to zrobimy sobie. I nie wiem, czy tutaj sobie coś nie ulepszyć jeszcze na... Co, zaraz, ja mam Ghost Medal, tak? A co Ghost Medal? Doubles Defense! No to Doubles Defense, to przecież ja będę miał 344 Defensa. To jest chyba najlepsze, co mogę mieć. No oczywiście, że tak.
Nic lepszego tu nie będę miał. To jest najlepszy build obecnie, jaki mogę mieć przynajmniej na Peach i na Mario. No dobra, moi drodzy, ale na ten moment myślę, zakończymy sobie ten odcinek. Myślę, że tutaj bardzo dużo sprogresowaliśmy dzisiaj. Zrobiliśmy całą tą historię związaną z Mallowem i jego rodziną. No co prawda gwiazdki nam się nie udało zdobyć, ale już w Wulkanie tą szóstą zdobędziemy. I siódma chyba będzie już po prostu na koniec gry, więc ja wam dzisiaj dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i hej, hej!